Michał Szczerba! Kochani, jutro zaczęło się wczoraj, bo zobaczyliście wszyscy zjednoczoną opozycję. Zjednoczona opozycja, która od samego rana mówiła jednym głosem o wolnych mediach w Sejmie, ale później musiała mówić jednym głosem o wolnym mandacie poselskim. Wczoraj wykluczyli mnie z posiedzenia za taką planszę, na której było napisane wolne media w Sejmie. Następnego dnia mogą wykluczyć innego posła, inny klub, całą zjednoczoną opozycję. Kochani, jesteśmy tutaj prawie całym klubem Platformy Obywatelskiej. Jest z nami Ewa Kopacz, jest z nami Grzegorz Schetyna, jest z nami Małgorzata Kidawa-Błońska, jest z nami Sławek Neumann i Tomek Siemoniak. Ale część naszych kolegów jest w tej chwili w sali posiedzeń Sejmu. Pilnują tej sali, bo Kuchciński może aresztować Sejm. I na to nie możemy pozwolić. Nie ma na to zgody. Nie ma zgody! Nie ma zgody! Wczoraj mieliśmy do czynienia z dyktaturą strachu. Widzicie te sceny? Widzieliście te sceny? Tych tchórzy, którzy uciekali w limuzynach. Ale też mieliśmy do czynienia z odwagą. Z odwagą opozycji, odwagą społeczeństwa, które przyszło nas wspierać. Solidarnie nas wspierać. Szanowni Państwo, jesteśmy w miejscu symbolicznym. Obecnie to miejsce stało się karykaturą prezydentury. Prezydenta, który miał swój program wyborczy. Tak on wyglądał. I takie miał postulaty. Będę prezydentem, który słucha i służy obywatelom. Czy on słucha? Będę prezydentem dialogu, porozumienia i rozmowy. Czy jest takim prezydentem? Będę prezydentem, który z troską i zrozumieniem odnosi się do każdego obywatela. Czy jest on taki? Nie! Będę prezydentem, który nie unika trudnych sytuacji, który nie ucieka, kiedy powinien być arbitrem. Gdzie ty jesteś? Gdzie jest arbiter? Gdzie jest arbiter w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z największym kryzysem parlamentarnym, największym kryzysem konstytucyjnym? Gdzie jest arbiter? Kochani, musimy być razem. My będziemy w sali posiedzeń do wtorku. We wtorek spotkamy się wszyscy. Spotkamy się, żeby chronić parlamentaryzmu, żeby chronić praw obywatelskich, żeby chronić każdego z was. Dziękujemy, że jesteście. My jesteśmy z wami. Bądźcie wy z nami też. Dziękuję bardzo. Zjednoczona opozycja! Zjednoczona opozycja! Zjednoczona opozycja! Zjednoczona opozycja! Zjednoczona opozycja! Zjednoczona opozycja! Zabierze Aleksandra Kołaczek! Zapraszamy serdecznie na scenę! Ja tu